Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, kapitalistyczni dyrektorzy korporacji amerykańskich zakładają sobie komunistyczny sznur na szyję i przy okazji klaszczą i się cieszą i sobie gratulują. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Co do subskrypcji, no wygląda na to, że od 5 tygodni 5300 subskrypcji stoi. Tak, jeżeli byście chcieli spróbować, czy faktycznie zostało to zablokowane i nie subskrybujecie, to naciśnijcie, zobaczymy, czy coś się ruszy. Obawiam się, że po prostu zrobili taki kod, że czy ktoś subskrybuje, czy nie, no to jednak to nie wchodzi. No korporacje amerykańskie, no teraz jest to wstyd po prostu, jest to wstyd. W kraju kapitalistycznym po prostu zostali zaszczuci. W zeszłym roku krytykowali Donalda Trumpa. No, krytykowali Donalda Trumpa i 80 milionów obywateli amerykańskich, republikanów, konserwatystów, którzy głosowali, no i nie mogli się zgodzić z tym całym jakimś takim nieporządkiem, z tym wszystkim, z tymi przerwami w liczeniu, przerwami w dostawach głosów, z kopertami, z nieweryfikowanymi osobami, z martwymi osobami. No był jeden wielki cyrk, no i oni krytykowali Trumpa i 80 milionów, no a teraz kłamią po prostu nieprawdopodobnie na temat wyborów, szczególnie w Georgii. No, wszyscy się wzięli na tą Georgię. Georgia miała tam niezłe chyba przekręty, no ale powiedzieli, co jest, co jest. No i teraz się wzięli. Tam jest republikanin gubernatorem. Trump mu mówi, weź coś zrób z tymi wyborami 2020. Kemp za dużo, czyli gubernator, za dużo tam nie zrobił w tym czasie, no ale teraz republikanie, no bo tam jest, to jest stan republikański, gubernator jest republikański, no i komuniści wygrali. No i teraz nie chcą się dać oszukać drugi raz, no to powiedzieli, że trzeba coś zmienić. No w każdym razie nie tyle zmienić głosowanie, co trzeba się upewnić, że głosowanie jest prawdziwe, że głosowanie nie jest fałszywe, no bo co się dzieje ze społeczeństwem, które przestaje wierzyć w głosowanie. No tak jak w każdym jednopartyjnym systemie, tak jak w PRL-u, w Polsce, w Chinach, no to ludzie po prostu tam chodzą, bo muszą, no ale nie ma przekonania. Oni wiedzą, że oni nic nie zmienią. No i teraz lewactwo do tego właśnie doprowadza, albo jeszcze gorzej, no bo po prostu no jeszcze nie ma kary więzienia za niepójście na głosowanie, no ale to możliwe, że to nadchodzi. Jak już są paszporty na szczepionki COVID-a, no to trzeba będzie chodzić i klaskać na jednopartyjnego prezydenta. No trudno przewidzieć. W każdym razie kretyn Ed Bastian z Delty, no to powiedział, że jedynym powodem dla przeprowadzenia tej reformy, no to jest to, żeby uciszyć mniejszości narodowe, no czyli chodzi najbardziej o Murzynów. No i że czarni Amerykanie po prostu są wykolegowani, że nie będą mieli prawa do głosowania i że to jest taka wymówka tylko, że Republikanie chcą usprawnić cały ten system głosowania, żeby uniknąć fałszowania, zmylania różnych liczb tych ludzi głosujących. No ale Bastian napisał właśnie taki list do swoich pracowników. No kretyn się nie zastanawia, że jednym z takich zmian, no to jest prawo czy wymaganie, żeby głosujący mieli swój dokument tożsamości, bo w Ameryce jest prawo jazdy,
za które się płaci, trzeba zdać egzamin. No i on mówi, że wymagania dokumentu tożsamości, no to jest niekonstytucyjne, jest nieamerykańskie. No ale czy kretyn z Delty rozumie, że jeżeli ktoś leci samolotem, no to musi też pokazać dokument tożsamości, czyli Delta ma prawo wymagać dowodu tożsamości, a głosowanie przyszłości Ameryki to jest niekonstytucyjne. No trzeba być kretynem i hipokrytą, żeby takie rzeczy mówić, szczególnie prowadząc firmę, która dzień w dzień sprawdza dowody osobiste i dokumenty milionom ludzi. No dużo, dużo więcej jeszcze tych głównych dyrektorów fabryk, 72 murzynów czarnych dyrektorów albo byłych dyrektorów, między innymi dyrektor z Merka, Kenneth Fraser, czyli czarny, i były dyrektor American Express Kevin Irwin. No to oni właśnie podpisali taki list otwarty, że proszą wszystkich kolegów z innych korporacji, żeby walczyli z niedemokratycznym i nieamerykańskim planem partii republikańskiej do tego, żeby poprawić te wybory. No i że to jest atak na podstawowe zasady amerykańskiej demokracji. No kto tam się wskoczył jeszcze? No do tego wskoczyła Coca-Cola, do tego wskoczył Microsoft, do tego wskoczył Apple. Także oni wszyscy wskoczyli w to, no i zaczynają trąbić pierdoły, głupoty zaczynają opowiadać. Nancy Pelosi, ta czarownica 150-letnia z Kalifornii, no to chyba przeżywa teraz orgazm za orgazmem, dlatego, że po prostu no cieszy się, że korporacje zawieszają sobie sznur komunistyczny i klaszczą. No ale demokratyczni aktywiści, wszyscy ci propagandziści, no to już od dziesiątek lat doszlifowali tą technikę, żeby zaszczuć korporacje. No bo oni po prostu zaszczuwają. Oni zmuszają korporacje do tego, żeby wycofywali pieniądze, nie dawali pieniędzy dla organizacji związanych z prawicą. Że wszystko ma iść do lewicy. Także to jest zaszczuwanie. Nie pozwalają korporacjom być dwupartyjnymi, żeby po prostu prawica i lewica zmusili wszystkie korporacje do tego szału środowiskowego. Inwestycje, które korporacje mają robić, no to mają być nie po linii zysku, tak jak kapitalistyczna Ameryka została zbudowana, tylko po linii sprawiedliwości społecznej. No a to wiadomo, do czego to prowadzi. No i całe te korporacje, większość tych korporacji po prostu wskoczyła w ten propagowanie tego patentowanego oszukaństwa, jakim to jest te wybory w Georgii. Lewactwo w zeszłym roku spędziło miliony dolarów na tym, żebyś pchać ludzi do sądów, żeby zakładać im sprawy Spędzili strasznie dużo czasu, żeby zmieniać przepisy lokalne. Demokraci w zasadzie no teraz to chcą to scementować ustawą na poziomie federalnym, no bo Ameryka to są Stany Zjednoczone Ameryki, czyli jest 50 stanów, które każdy stan ma dwóch senatorów, czyli w kongresie jest 100 senatorów reprezentujących 50 stanów. No i tych dwóch senatorów reprezentuje niezależnie czy mały Delaware, czy Wielką Kalifornię. No ale wszystkie stany mają coś do powiedzenia i podstawą z sprawą Federacji Amerykańskiej to jest indywidualne prawa do stwarzania prawa do głosowania. Teraz komuniści mówią, że to wszystko ma być Centralny Komitet w Waszyngtonie i Centralny Komitet musi rozkazywać
poszczególnym stanom. Czyli to jest to, co w zasadzie Bruksela zrobiła w Europie. Bruksela mówi wszystkim krajom, co mają robić. Komuniści amerykańscy w Waszyngtonie, oni właśnie chcą mówić wszystkim stanom, czyli krajom, można powiedzieć. No nie wiadomo, czy to wyjdzie. No ten HR1, czyli House of Representatives 1. Pierwsza ustawa to jest 800 stron najgorszych głupot, no ale też po prostu stwarzanie komitetu centralnego, jednopartyjnego komitetu centralnego. To jest to, co komuniści, co demokraci, co socjaliści starają się to robić. Teraz Republikanie są oskarżani o to, że wszystkie te metody na normalny człowiek rozumie, że trzeba zrobić jakąś metodę, żeby nie było oszukaństwa, żeby wszyscy wierzyli, że głosowania są prawdziwe, tak? No bo dla kogo jest demokracja? No demokracja jest dla ludzi moralnych i uczciwych. Demokracja nie jest dla łobuzów, bandytów i oszukańców. No jeżeli są łobuzy, bandyci i oszukańcy, no to już jest koniec demokracji, także to nie ma co mówić o demokracji. Demokracji to trzeba mieć uczciwość i trzeba mieć moralność, no i zaakceptować przegraną. Tyle tylko, że jeżeli widać oszukaństwo, no to trudno zaakceptować oszukaństwo, bo to nie chodzi o to, żeby nadstawiać trzeci policzek, tyle tylko, że trzeba być uczciwym i moralnym. No, a komuniści amerykańscy mówią, że Partia Republikańska jest wściekła, bo Trump nie został wybrany na drugą kadencję. No i dlatego, że też zmieniane są prawa, żeby ograniczyć możliwości głosowania dla mniejszości narodowych. No i nazywają właśnie ten Jim Crow. Jim Crow, no to jest ta segregacja rasowa w takim dużym uproszczeniu czy tłumaczeniu, no to Jim Crow to jest segregacja rasowa. A Jim Crow, no to jest taki charakter rysunkowy z okresu niewolnictwa. No i ci wszyscy liderzy z tych wszystkich narodowych korporacji, no to tak recytują idiotycznie te najróżniejsze rzeczy, że to tam jest, że coś jest nie tak. Tłumaczą, że te prawo jazdy jest właśnie najważniejsze. No ale tak jak wspominałem, delta tego wymaga. Tak samo nie jest rasistowskie to, że te skrzynki zbierające, te urny wyborcze, które były dodane, no tylko z tego względu na COVID, no czy to jest normalne? No raczej nie. No COVID wprowadził stan nadzwyczajny, no i to nie jest niszczenie prawa do głosowania. Szczególnie, że w Georgii pozwalają, zostawią kilka tych skrzynek. No i ten kretyn Bastian z Delty moralizuje wszystkich normalnych ludzi, no ale nie był w stanie powiedzieć, co konkretnie mu się nie podoba. To same jakieś takie szybkie przeczytanie. Ten list tych dyrektorów 72 kompanii, z wielu z nich jest czarnymi, no ma nieprawdziwą informację. Tam mówi właśnie o tym prawie jazdy, no i wspominają, to jest taka jak zepsuta płyta, no i wspominają, że 200 tysięcy ludzi w Georgii nie ma nawet prawa jazdy, no ale nie wiedzą kretyni, czy nie chcą wiedzieć kretyni, każdy normalny wie, że to poza prawem jazdy, to w Georgii można przyjść i wpisać swój numer Social Security. Social Security to jest bezpieczeństwo społeczne, to jest tak zwana przymusowa emerytura amerykańska. Co to znaczy? No to znaczy, że trzeba przepracować co najmniej 40 kwartałów, czyli 10 lat w ciągu swojego życia, żeby w ogóle podchodzić do możliwości uzyskania czegoś. No jest to proporcjonalne do zarobków. No i jest 7,5% jest ściągane z pensji pracownika, no i 7,5% dokłada pracodawca. Także 15% od zarobków jest
odkładane na te social security, no i każdy ma ten numer ewidencyjny, numer tego SS, to dziwnie brzmi, ale to jest social security, no i można wpisać ten numer, można też przynieść rachunek za prąd albo rachunek za wodę. Też to będzie dowodem na to, że się jest, kim się jest. Można uzyskać ten miesięczny rachunek z banku. Można dać kopię wypłaty. Można dać kopię czeku rządowego, jeżeli ktoś jest na zasiłku czy coś takiego. No i no kłamią, po prostu kłamią i przedstawiają to tak, jakby to były jakiś Afryka Południowa, gdzie policja by stała z psami, gdzie byłyby jakieś podatki od głosowania, czy że byłyby jakieś testy na analfabetyzm. No, bo w latach 40-tych, 50-tych, no to w Ameryce faktycznie na południu no to było coś takiego, że demokracja wymagała tego, że jeżeli się głosuje o przyszłości stanu, no to ta przyszłość stanu jest budowana na podatkach. Także jeżeli nie płaci się podatków, no to trudno, żeby ktoś decydował, co się będzie w stanie działo, no bo nikt nie ma bezpośredniego zainteresowania, czy nikt nie ma, nic go to nie kosztuje, tak? Jeżeli ktoś głosuje za jakimiś wydatkami, no to jeżeli płaci podatki, no to będzie ostrożniej głosował za wydatkami, jeżeli płaci podatki. Ktoś, kto nie płaci podatków, no to bardzo chętnie krzyczy o tym, żeby właśnie wydawać. No druga sprawa, no to też był ten analfabetyzm, też wymagano, sprawdziano na alfabetyzm. No i to też dzisiejsi komuniści krzyczą, że to jest właśnie ta segregacja rasowa, że Murzyni to nigdy, to w tym czasie nie byli bardziej niepiśmienni niż piśmienni, także to ich ograniczało. No dochodziło też, że jeżeli nie płacili podatków, no to mogli zapłacić jednorazową opłatę za prawo do głosowania, a to było 2-3 godziny ich pracy. No i większość Murzynów decydowało jednak nie płacić. No wszyscy ci dyrektorzy, no to są kretynami, no bo oni myślą, że lewactwo ich odpuści, no ale niestety lewactwo im nie odpuści. Lewactwo będzie ich szantażowało, bojkotowało. No i prędzej czy później kopną ich w jaja, no szczególnie, że Biden musi znaleźć pieniądze na 3 tryliony dolarów, które stara się wydać teraz jak najszybciej. Także korporacje dostaną bardzo duży cios, no i przyjdą z podkulnymi ogonem między nogami do normalnych ludzi, do wolnego rynku, do republikanów, do konserwatystów, no bo nie zaspokoją komunistów i tej chęci po prostu władzy. Marco Rubio z Florydy, no to wściekł się szczególnie na tego kretyna z Delty, no bo on powiedział, że Delta no to ma setki milionów dolarów zarabia między innymi z komunistycznymi Chinami, gdzie w zasadzie w Chinach jest, nie ma wyborów, no bo jest jednopartyjny system, no i w zasadzie tam nie ma wyborów, tam się przychodzi, podpisuje się coś, bo jak się nie pójdzie podpisać, no to sekretarz partii opieprzy w robocie następnego dnia. Przez dziesiątki lat dyrektorzy firm prywatnych rozumieli, że to nie ma się co angażować w politykę. No a teraz rzucili. Teraz rzucili się do bitwy po prostu na pięści, na kastety, na pałki. Rzucili się, żeby walczyć o socjalizm w Ameryce. No jest to coś nowego w historii. No, powieszą się, no przypuszczalnie się nie powieszą. W każdym razie firmy nie zginą. No ale coś się zmieni. Coś się zmieni 2022, dlatego głosujcie. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń,
codziennych powiadomień, filmikach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Pamiętaj, głosuj na republikanów, głosuj na konserwatystów, nie bądź socjalistą, trzeba być normalnym, nie można być komunistą w Ameryce. Zdrowia dla normalnych.